Cześć! Cześć! Jakie będzie w niedzielę święto? Trójce święto. Tak. No i mama, żeby wam wytłumaczyć, na czym polega jedność Trójcy Świętej, przygotowała ciasto, tak, z którego zrobimy maślany chlebek, chałkę. A z czego się składa chałka? Wankocyta. Jak z włosów. No dobra, jak z włosów, dokładnie. A ile tych musimy mieć włosów do warkoczyka? Nas. Wow. Na pewno dwa? Gdzie by się robi warkoczyk? Pamiętasz, Aurelko, kiedyś ci pokazywałam, na koniku robiłyśmy. No, ile musi być warkoczyków? Jeden. Dwa. Nie, warkoczyk robimy z trzech. Tak? No, muszą być trzy części. To jest tak jak jest jeden Bóg, tak? Bóg jest jeden, ale jest w trzech osobach. Słuchasz mnie, Aurelko? Posłuchaj wszystko. Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. To są trzy osoby jednego Boga. Jeden Bóg. I pod tymi trzema, tak samo zrobimy trzy warkocze, trzy takie jak gdyby włoski z ciasta i stracimy jeden chlebek, tak? Będzie jeden chlebek, ale złożony z trzech części. Tak jak jest jeden Bóg, który się składa z trzech osób. Dobrze? Gabuś, dasz twój? Gabuś, co ty robisz z tym ciastem? Dobra, słuchajcie, więc tak. Czyli tak jak tu, mamy trzy osoby boskie, tak? Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. To jest Jezus? No to jest tak, na niby, żebyśmy sobie wyobrazili, tak? Jak trzy osoby mogą być jednym. Bo normalnie się nie da. Mamy Aurelkę, mamy Gabusia, mamy mamusię, tatusia, łucusię. Jesteśmy pięcioma różnymi osobami. Nie można to zrobić jednym. Tak? A Bóg jest jeden, mimo że są trzy osoby. Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. I teraz zobaczcie. To jest Jezus. Mimo, że są trzy, zrobimy z nich jeden, tak? Patryk. Zrobimy jeden chlebek. Patryk. Warkoczyka robimy, uwaga. Tak, bo robimy warkoczyka, musisz to przeżyć. O. Będzie jeden chleb, tak jak jeden, trzy osobno, ale pleciemy w jedno. Wow, on. No to? Jeden Bóg, ale z trzech części się składa. Wow, tak jak jest jeden chlebek, też z trzech części zrobiony. Tak? Miam. A teraz wiecie co? Musimy posmarować mlekiem. Mama gdzieś miała przygotowane. Pani, po prostu.
Wam podobało, to dajcie łapki w górę i subskrypcję. Pa, pa!